Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zrobiłem już kiedyś materiał o tym, co nam mówią monarchie w One Piece. Konkluzja tego filmu była taka, że nieważny w sumie jaki ustrój, ważny kto rządzi. Jednocześnie po tym zacząłem się zastanawiać, czy Oda nie chciał nam przekazać czegoś jeszcze. Aż w końcu w ostatnich rozdziałach padła informacja, że Dragon chce zdobyć Świętą Ziemię oblężeniem. Co dało mi do myślenia, że światowy rząd jest nie tylko ustrojem posiadającym światową hegemonię oraz legitymizację władzy poprzez własną politykę historyczną, która jest forsowana propagandowo na całym świecie, a odkrywanie prawdziwej historii jest zakazane prawnie. Dzięki temu decydenci z Red Line, pomimo pozornego stosowania prawa, jak i prób stwarzania wspólnoty narodów poprzez jazdy królów na Reverie, to tak naprawdę są ogromnymi ciemiężcami tego uniwersum, blokującymi wolność i wykorzystującymi swoją władzę do własnych interesów. Są egoistyczni i są przeciwieństwem wolności szeroko pojętej. Czyli teoretycznie są dobrzy, a tak naprawdę są źli. Czyli nieważne jaki ustrój, ważne kto pociąga za sznurki. Także odrobiona lekcja z filmu o monarchii. Lecz niby tak oczywiste, a jednak nadal coś nam umyka. Więc skoro oni są największym przysłowiowym złym tego świata, to o co walczą rewolucjoniści? W teorii odpowiedź jest prosta. O ich obalenie i sprowadzenie na świat liberalnych rządów. I do tego potrzebny im jest plan oblężenia Świętej Ziemi, żeby przede wszystkim odsunąć od władzy niemieckie smoki. Najbardziej zgorzkniałe zło w szeregach światowego rządu. Zatem co nam ciągle umyka? Pewnie po tytule filmu już się domyśliliście. Chodzi o ducha wolności. Jak już powiedziałem wcześniej, rząd jest zaprzeczeniem wolności, bo jest egoistyczny pod płaszczykiem tego dobrego. Więc organizacja rewolucjonistów to zryw wolnościowy przeciwko tyranii decydentów z Red Line. A więc jaka lekcja z tego płynie? Nieważne jak bardzo despotyczne rządy sterują krajem bądź światem, poczucie wolności i chęć poczucia swobody nawet przez chwilę kosztem własnego życia jest moim zdaniem siłą niezwyciężoną. Nie ma na świecie większej siły niż ze wolności. Dla nas w Europie dominuje demokracja liberalna, lecz nie wszędzie na świecie panują rządy ludu. Tak samo nie każda demokracja jest uczciwa, jak chociażby w Rosji, gdzie wiadomo, kto tak naprawdę cały czas rządzi. Dokąd to wszystko zmierza? Ano dotąd, że nawet w teoretycznie krajach swobód obywatelskich, czyli krajach tak zwanego świata zachodu, gdzie przestrzegana jest siła prawa i każdy w teorii jest równy, można spodziewać się zapędów autorytarnych w nieodpowiednich rękach. W końcu raz dana wolność nie jest dana raz na zawsze. Zatem ważne jest, by patrzeć władzy na ręce, bo nawet jeśli ktoś się polityką nie interesuje, to ona zawsze zainteresuje się tobą. Bo na przykład złe rządy różnych królów w One Piece doprowadzały do buntu przeciwko nim i zryw wolnościowy zawsze wygrywał. Jak chociażby to było z Łapolem lub Doflamingo. Więc niezależnie od tego, kto rządzi w naszym świecie, musimy oceniać tych, którzy nami rządzą. I jeśli zajdzie taka potrzeba, to bronić swoich praw. Bo w naszym świecie wojownik wolności nie przybędzie nam na pomoc i sami musimy zadbać o nasze swobody. Dlatego Oda umieszcza dobre postacie walczące o szczytny cel, takie jak Dragon czy Sabo, pośród rewolucjonistów. I ich obecność może sugerować, że nawet największa opresyjna władza, w tym przypadku światowego rządu, ugnie się pod ciężarem ducha wolności. I kto wie, może nawet era monarchii w One Piece z czasem przeminie. Ewentualnie przejdzie reformy, czy pozostanie symboliczna, jak choć chociażby w naszym świecie, w Wielkiej Brytanii. Ale niezaprzeczalny fakt jest jeden. Nie ma silniejszej siły na świecie niż zryw wolności i chęć bycia wolnym, nawet jeśli to potrwa krótką chwilę. Także ja bym kapelusznik, dajcie znać, co myślicie o tym materiale i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.